Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak wygląda praca z ploterem Silhouette Camo 4 Pro. To największy z rodziny ploterów hobbystycznych Silhouette i posiada matę wielkości 60x60 cm, a to jest już naprawdę duża przestrzeń robocza, no i daje użytkownikom nowe możliwości twórcze. Zobaczcie, jak wygląda w porównaniu z ploterem Camo 4, no i Portrait 3. Camo 4 Pro ma dokładnie te same funkcjonalności jak plotery Camo 4 i Camo 4 Plus, natomiast jest dużo większy. Jego obsługa wymaga też trochę więcej uwagi niż w przypadku mniejszych modeli, no i to chciałam Wam teraz pokazać. Po pierwsze, bardzo ważne jest ułożenie papieru czy folii na macie plotera. Istotne jest, aby zrobić to dobrze, ponieważ mamy dwie możliwości. Pierwsza to wycinanie mniejszych arkuszy, mniejszych, to znaczy nie pokrywających całej powierzchni maty. Aby to zrobić, należy umieścić papier w odpowiedniej odległości. Tak jak widzicie, na samym brzegu maty nie ma kleju. Jest to ważne, aby żadna z rolek nie jeździła po powierzchni papieru i mata poruszała się z takim samym obciążeniem po każdej stronie. Druga wersja ułożenia papieru to taka, którą chcę dzisiaj wykorzystać w projekcie. W takim przypadku na całej powierzchni maty ułożony jest papier, a rolki plotera będą jeździły po nim po jednej i po drugiej stronie. Dobra, jak wiemy już, jak przykleić papier, pora na załadowanie maty. Naciskam przycisk ładowania, następnie równo przykładam matę z przyklejonym papierem i ploter sam ładuje ją do odpowiedniego momentu. Co jeszcze istotne? Przestrzeń. Mata musi mieć miejsce, aby poruszać się zarówno z przodu, jak i z tyłu plotera. Dlatego nie może w nic uderzać czy dotykać ściany. Jeżeli wycinamy papier, a nie folię, warto zadbać o to, aby mata poruszała się prosto i nie opadała ze stołu, co mogłoby powodować odklejanie się papieru, gdy klej na macie nie jest już wystarczająco mocny. Ok, teraz pora na cięcie. Do plotera dołączony jest program w języku polskim, który pozwala na samodzielne projektowanie wzorów lub otwieranie już gotowych plików i projektów. Wybieram projekt lampionu i układam go na macie. Następnie przechodzę do zakładki Wyślij i ustawiam parametry cięcia dostosowane do używanego przeze mnie materiału. Po chwili ploter rozpoczyna cięcie. Zdejmuję elementy z maty i sklejam je ze sobą za pomocą taśmy dwustronnej.
Mój lampion wykonany na ploterze Silhouette Mao 4 Pro jest już gotowy. Jeżeli mój film Ci się spodobał, daj znać w komentarzu i zostaw koniecznie łapkę w górę. Zasubskrybuj też kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów.